cześć! Witajcie w naszym klubie! Miło was widzieć! Ho, ho! No tylko popatrzcie! A? Kto to powiedział? Czegoś takiego nie widuje się na co dzień! To profesor von Drake! Zdaje się, że jest na dachu! Profesorze? O, Miki, to ty, ale mnie przestraszyłeś. Ale i tak się bardzo cieszę, że cię widzę. Mam dla ciebie wielką niespodziankę. Już niedługo wszyscy będą mogli zobaczyć bardzo wysoko na niebie jedyną, niepowtarzalną kometę Mikiego. Ha, ha! A kometa to mieszanina lodu i pyłu, która krąży i krąży i krąży w koło po całym kosmosie. O, tak! O, Rety! Dobra, a więc kometa Mikiego przelatuje nad naszym klubem tylko raz na 10 lat. Rety, to znaczy, że bardzo rzadko. No właśnie. I dzisiaj, tuż przed zapadnięciem zmroku, będziemy mieli jedyną okazję dobrze się przyjrzeć komecie. O, Rety, kometa o moim imieniu. I będziemy ją mogli obejrzeć przez teleskop, który jest w naszym klubie. No, niezupełnie. Jest za dużo chmurek. Ale ja tu nie widzę żadnych chmur. A więc, jak sam widzisz, nie pozwolą nam oglądać tego, co się dzieje w kosmosie. Ale nie martw się, ponieważ zamierzam rozstawić mój opatentowany przenośny teleskop z dala od naszego klubu i od tych nieodpowiedzialnych chmurzysk. I stamtąd będzie można zobaczyć kometę Mikiego? No pewnie, myszko Miki. Ruszajmy, bo mam mnóstwo pracy.